Szczęść Boże, coś wam powiem. Wielka niesprawiedliwość bije z dzisiejszej Ewangelii, jeśli spojrzymy na nią tylko pod kątem oceny. Kto jest większy, kto znakomitszy, kto szlachetniejszy. Wtedy faktycznie ten jeden, który beztrosko przeszedł przez życie, będzie drzazgą w oku tych 99, którzy trudzili się przez całe swoje życie. Jezus jest tym, który zagubionych nosi na swej piersi i prowadzi łagodnie obciążonych obowiązkami dnia codziennego. Centrum tego przesłania ukazana jest troska o najmniejszych, tych najsłabszych. Oni są często zapomniani, bo nie rozpychają się łokciami, ale cicho wiodą swoje życie, niejednokrotnie skomplikowane. Przywołanie obrazu pasterza uzasadnione jest w kontekście dzieła zbawienia. Pasterzem był Abraham, Jakub, Mojżesz, a przez to oni doskonale wiedzieli, co to znaczy opiekować się swoimi owcami. Jezus, będąc pasterzem największej owczarni, nie traktuje nas zbiorowo, ale indywidualnie. Zwłaszcza zauważa tych najsłabszych. Nawet gdy przez grzech zdarzy nam się odejść od Boga, On nie zostawia nas, ale poszukuje, bo pamięta o nas. Bóg nie chce śmierci grzesznika, dlatego walczy o każdą duszę. I mogę was uspokoić, że ta walka o zagubionych nie dokonuje się naszym kosztem, kosztem całej reszty. Czas na wbicie szpilki. Czy my słusznie uznajemy się za tę resztę? Czy faktycznie jesteśmy tacy ułożeni, sprawiedliwi i pobożni, żeby móc oburzać się na tych, którzy zgubili drogę? Mówiąc o sobie, powiem, że ja nie jestem. Bo jestem grzesznikiem i potrzebuję zbawienia. Chodzę swoimi drogami i gubię się, ale też daję się odnaleźć. Można powiedzieć, że wielokrotnie przeskakiwałem przez płot zagrody, a Pan wychodził mnie szukać i przyprowadzał do domu. Jeśli by ktoś się zastanawiał, że księdzu to też się zdarza, to tak. Może nawet częściej niż innym. Ginięcie nie zaczyna się w fakcie oddzielenia, ale dużo wcześniej, we wnętrzu człowieka. Jest wiele takich podpowiedzi i podszeptów, które zmierzają do jednego celu, aby wzbudzić w człowieku pragnienie odejścia od stada i od pasterza. Im dalej jesteśmy od pasterza, tym więcej ciosów otrzymujemy, tym więcej zagrożeń nas może dopaść. Szukanie owcy jest dla nas wskazówką, byśmy szukali tego, co najcenniejsze, co zgubiło się w naszym życiu. Może to być bliskość z żoną czy mężem. Może to być czas poświęcony dzieciom. Albo odkupanie swoich planów i marzeń, które nie zostały zrealizowane, a niosły w sobie wielką radość. Jest też drugie wskazanie skierowane bardzo czule do ciebie. Usłysz słowa Boga, który mówi, jak bardzo jesteś ważny. Bo Bóg potrzebuje cię, byś zaniósł Jego dobrą nowinę tym, którzy jeszcze nie słyszeli o Jego dobroci. Nauczanie Jezusa zawarte w przypowieściach jest tak paradoksalne i tak nielogiczne dla nas, że faktycznie utwierdzamy się w przekonaniu o wielkości miłosierdzia Bożego. Ono zwyczajnie przewyższa ludzką logikę i sprawiedliwość, ale zarazem popycha nas do dalszego pogłębiania wiary. Choć nie rozumiemy Bożego postępowania względem nawracającego się człowieka i choć widzimy nasze ograniczenia w rozumieniu planów Bożych, to tym bardziej doświadczamy szaleństwa Boga na punkcie każdego człowieka, które wynika z wielkiej miłości.